Drugi raz nagrywam ten odcinek. Drugi raz. 6-8 minut przegadałem, dopiero wtedy się strzaiłem, że mi się... że w ogóle nie wyłączyłem słuchać nagrywania. Cześć, siemano. Z tej strony standardowo ja witam was w następnym, 31 już odcinku Zagrajmy w IFSCL. Poprzednim razem omawialiśmy, słuchajcie, walki w cyfrowym morzu. Tym razem omówimy zmiany, jakie nadeszły w ogóle w systemie, jeżeli chodzi o walkę już w świecie rzeczywistym, jeżeli chodzi o normalną, codzienną potyczkę z Xaną, która moim zdaniem poszedła właśnie już za kreskówką, taką kreskówką już o wiele rzetelniej, a co za tym idzie, i same walki są o wiele ciekawsze. Pierwsza rzecz jest taka, że część, słuchajcie, walk typu tam atak z laserem, czy tego inne rzeczy na chwilę obecną zostały wyłączone, żeby je poprawić. Ale to, co na przykład dzisiaj mamy, to jest atak, słuchajcie, meteorytu, to może być atak na elektrownię. I część z tych ataków, to co to już kiedyś, słuchajcie, nawet było, diagnoza zniszczeń jest dostępna na sprawdź okno TV, słuchajcie. Jak sobie sprawdzimy teraz telewizję, już nie potrzebujecie do tego weba, po prostu wpisujecie TV i już od razu macie. To się dowiadujemy na przykład teraz, że spada nam na łeb meteoryt o numerze VX580. Ale wciąż jednak, patrząc tylko po tym, jedyne co sobie z tego, czego sobie zdajemy sprawę, to że spada na nas meteoryt i musimy się modlić do Boga, nie? Ale możemy, słuchajcie, też zrobić coś innego i na przykład sprawdzić sobie internet. To, co, słuchajcie, na poprzednim odcinku między innymi wam pokazywałem, ta przeglądarka, jednak wbrew temu, co na początku sądziłem, nie tylko służy temu, aby, słuchajcie, przeglądać sobie ciekawostki na temat fabryki. W przypadku, słuchacie, alarmu, takiego właśnie jak na przykład spadające na nasze kochane głowy niebo, spadające niebo, tutaj pozdrowienia dla fanów Asterixa i Obelixa, możemy również wyszukiwać informacje o katastrofach, które w chwili obecnej występują, lub właśnie, co podejrzewam, co też będzie w ogóle bardzo mocno teraz tutaj w tych aktualizacjach następnych ładowane, jakichkolwiek niezbędnych informacjach, które na tą chwilę obecną, słuchacie, potrzebujemy. Bierzemy sobie agencję kosmiczną, bo oczywiście nam tutaj meteoryt spada na głowę i w tym wypadku uzyskujemy tu, jak widzicie, artykuł o satelicie wojskowym tutaj. Możemy tutaj sobie zaraz do danych meteorytowych na przykład sobie zobaczyć. Tutaj wam powiem, że po francusku, wszystko po francusku jest napisane, więc no wiele ja z tego odczytać nie mogę, ale jak widzicie, taka stronka sobie istnieje i jak klikniemy w prawym dolnym rogu na ten przycisk dostęp, to nas system poprosi o hasło. No my oczywiście czymś takim nie dysponujemy. Ale mamy kryptomaszera. Więc jak sobie tutaj, słuchajcie, wpiszemy krypto, proszę was bardzo. I jeszcze zapakujemy mu informację o tym, żeby próbował złamać zabezpieczenia w przeglądarce. To nam kryptomaszer, jak widzicie, bardzo pięknie już zaczyna pracować. I w tej chwili uzyskujemy dostęp do danych meteorytowych. Zwróćcie uwagę teraz, mamy ograniczony czas. To jest około, słuchajcie, minuty albo mniej na to, żeby wyszukać informacje, wyciągnąć z nich dane i zapakować je do naszej wirtualnej mapy. Więc trzeba działać w miarę szybko. Mamy tutaj, widzicie, meteoryt VX580. Więc tutaj na to żądanie identyfikatora wpisujemy, momencik, wykasujmy, VX580. Proszę was, bardzo, słuchajcie, dane nam się tutaj teraz wyszukują. To też trwa kilka sekund, ale jak możecie zauważyć, synchronizacja gotowa, już dane o tym mamy. Ja to oczywiście teraz celowo, słuchajcie, przeczekam, żeby nam ten całe rozłączenie szlak trafiło, żeby nam te całe połączenie szlak trafiło, ponieważ jeżeli nie zdążycie, to was system automatycznie rozłączy. Z czystego przymusu. Proszę bardzo, Defense Copa Go, zostaliśmy rozłączeni przez hosta. I teraz nie mamy już dostępu do tych danych, nie? A jak spróbujemy się połączyć jeszcze raz, to nagle się okazuje, że system wykrył naruszenie zabezpieczeń, żeśmy im troszeczkę te zabezpieczenia kopnęli za okno i aktywowali głębokie szyfrowanie już w tym wypadku. I gdybyście spróbowali zrobić jeszcze raz ten sam trik z krypto.web, żeby wam tutaj, jak widzicie, kryptomaszer pojechał po tych zabezpieczeniach, to się przewróci i sobie szczęśliwe zęby rozwali. Mamy niewystarczającą moc obliczeniową. Żeby to zrobić, to musimy troszeczkę tego naszego kryptomaszera tutaj podładować. Robimy to poprzez komendę krypto.boost przez 2o. I w tym momencie mamy kryptomaszera na levelu drugim. To już jest zaawansowana wersja. Taka do zadań specjalnych. I w tym wypadku, jak my sobie tutaj widzicie, jeszcze raz weźmiemy dostęp i weźmiemy krypto.web.
to ten kryptomaszer już sobie z tym poradzi. Chwileczkę mu to zajmie, widzicie, znowu mamy minutę. Tutaj już nie będziemy się patyczkować. VX500, słuchajcie, 80. Nasz tutaj system po wszystkich możliwych tutaj meteorytach już tutaj wyszukuje. Synchronizacja jest gotowa. Teraz, słuchajcie, musimy odpalić global gmap. Global map, słuchajcie. Trzeba te dane do tej całej naszej mapy synchronizować, więc gmap, syns i teraz weby. Teraz rzucamy, słuchajcie, weby. Dane nam się synchronizują z systemu, który przed chwilą skakowaliśmy, dzięki temu, jak już teraz możecie zauważyć, wiemy, gdzie uderzy i za ile uderzy. Rozłączmy się tutaj, słuchajcie, automatycznie i wam generalnie polecam, żeby później nie musieć jakoś kombinować, ogarniać się, słuchajcie, rozłączać się samemu, bo jeżeli rozłączycie się sami, zanim zegar odliczy do zera, i to przede wszystkim już nie wiecie, to już nie będzie ten drugi raz, jak wam się rozłączy, tylko sami z siebie się rozłączycie, to będziecie mogli się zerowo logować nawet jeszcze drugi raz. System nie wykryje naruszenia zabezpieczeń. Także to tak na marginesie bym wam polecał. Jak możecie zauważyć, globalna mapa nie służy tylko i wyłącznie ku temu, żeby przeglądać sobie tutaj teraz właśnie, to dlaczego to jest teraz, słuchajcie, fajne. Żeby przeglądać sobie całą mapę przede wszystkim tutaj naszego Paryża oraz ewentualnych terenów okolicznych, nie? Teraz to wszystko zostało wklepane, ściśnięte do jednego okienka, bo wcześniej różne tam ze 3-4 okienka na ataki Xeny mogłyby nam wyskakiwać, a teraz mamy to w jednym okienku i to z kilkoma, tu możecie zobaczyć, zakładkami, nie? Spróbuję nawet teraz sobie tutaj wyszukać, mamy 4 minuty. Najwyżej, słuchajcie, przegramy, ale jeszcze spróbuję wyszukać naszą fabrykę, w ogóle tu się nie orientuję po tej mapie, ale to gdzie obecnie, tu mamy rzekę. I jest. Ale tutaj, jak widzicie, ta mapa akurat tam to nic nie będzie wykrywać. Czasami coś jeszcze potrafi się na niej pojawiać. My tu musimy mieć ustawiony meteor. Aby 4 minuty 33 sekundy, zanim nam meteor uderzy. Teraz tak. Sektor leśny, zimowy chyba to powinien być przede wszystkim. Teraz tak. V-map. Odpalmy sobie wirtualną mapę. V-map.forest.5. Nie, przepraszam, to nie będzie forest. To prawdopodobnie już... Nie pamiętam, słuchajcie, z miejsca wam powiem o oznaczeń. Forest... Dobra, Mountain. Mountain, już nie pamiętam, jak było po angielsku mountain. Dobra. Tutaj to standardowo, słuchajcie. Jeżeli czegoś się pamiętacie, to sprawdzamy standardowo pomoc. Po prostu pomoc sobie wpisujemy. Ratowanie ziemi, sterowanie mapą. Tutaj będziecie mieli, o proszę, właśnie, super skad. 00 Lioko, 1, 2. Drugi numer oznacza momencik. Trzeci, pierwszy numer to jest sektor pustynny, czyli desert. Czyli mamy na dwójce, drugi numer to jest wieża. Czyli tak, słuchajcie, vmap.desert.5. Od razu sobie ustawiamy na wieżę pustynną, wieżę w sektorze pustynnym. No i mamy, słuchajcie, stałym komitetem. Najbliżej, jak z tego, co tu możemy zauważyć, troszeczkę musicie mi tu wybaczyć, że laguje, ale mamy wieżę chyba numer 8. Tu sobie sprawdzimy. Ale nie, bo nie będzie połączenia, więc najbliżej jest wieża numer 10. Tak, wieża numer 10, słuchajcie, więc od razu bierzemy trans. Elita.trans.elita, widzicie, jeszcze się gubię. Scan.elita.scan.yumi. Wirt. I teraz tak. Wirt. Tu. Desert. I teraz numer, słuchajcie, wieży. My tutaj mamy chyba, słuchajcie, 10, więc 10 od razu wrzucamy. Enter. Wirt.execute. Dobra. O, patrzcie, troszeczkę nam się teraz... A nie, przez przypadek myślałem, że to jak w dwójce nam się zmieniło. Dobra, słuchajcie, oni niech... lokacje wieża 5. Oni niech podążają za wojownikiem tutaj, za elitą. I my już tutaj z miejsca będziemy tutaj jeszcze... link.
transf.ulrik, transf.william. Od razu tą resztę sobie ogarniemy. Scan Ulrik, scan William. Pole energii, od razu rozwalimy tutaj, słuchajcie, każdego z tych przeciwników. Z miejsca seria strzał na każdego tutaj, żeby każdy oberwał. I Yumi tutaj jeszcze wachlarzem podwójnie niech rzuci. Wirt to desert 10. Wirt.execute. Od razu ogarniamy. A Elita tutaj niech ogarnie, momencik. Patrzcie, kurczę, jak my tu się śpieszymy, nieźle, nieźli jesteśmy w te klocki. Ale jeszcze nie mamy czasu, żeby tutaj, słuchajcie, świętować. Momencik. Yumi, Alita. Akcje, wejdź do wieży. Idź wyżej do wieży. Kod Lyoko. Mamy 48 sekund. Albo zdechniemy, albo nie. Co jest? To przy jakiej oni wieży są? Momencik. Przegraliśmy. A dlaczego ona jest przy wieży... dlaczego ona nie poszła do wieży piątej? Wydawało mi się... Wiecie co? Mogłem się pomylić. Wydawało mi się... No cóż, słuchajcie. Rąbnie. Meteoryt nas rąbnie, więc już mamy koniec świata. Niestety przerąbaliśmy, ale byłem pewny, że ja ją posłałem. Powinien być jeden wielki wybuch, powinno w nas robnąć i to tak, żeby taki huk usłyszeć i jeszcze może zobaczyć, jak coś się wali pod nami. Ale no słuchajcie, kurczę, ja byłem więcej niż przekonany, że tą Aelitę to ja posłałem w rzeczywistości, słuchajcie, do tego, że ją posłałem do wieży piątej. Nie wiem, czemu się nie ruszyła. Bardzo możliwe, że po prostu podczas pośpiechu tego nie zauważyłem. Wiecie, jak to człowiek się śpieszy, to tak naprawdę nie wie za bardzo nieraz, co robi. Dobra, mamy jeszcze 10 minut. Szkoda byłoby tego czasu zmarnować. Spróbujemy tym razem zobaczyć przeciążenie elektrowni. Coś się gra mi postanowiła zawiesić. Na czarnym ekranie nic się dziać nie chciało, ale się grę zresetowało, słuchajcie, i tym razem już ustawiony atak totalny, żeby na pewno nam przeciążyło, słuchajcie, sieć elektryczną. No, ale mimo wszystko, zawsze to, słuchajcie, na początku musimy tutaj sprawdzić, co się dzieje, więc ustalamy sobie, słuchajcie, TV, proszę was bardzo. Sieć energetyczna Ile-de-France, niepokojące przeciążenie, przeciążenie sieci elektrycznej. Energetycznej, przepraszam, identyfikator 18 Rue Brassens, to znaczy to jest pewnie nazwa ulicy, standardowo, to co robimy, whip, odpalamy, słuchajcie, tutaj przeglądarkę Kiwi, troszeczkę tu się nieładnie zawinęło, ale co tam, sieć energetyczna, Nation Energy Gov, tu se możemy, słuchajcie, przejrzeć, bardzo fajne rysunki i mamy i dostęp, dobra. Łapiemy się za kryptomaszera. Krypto.web. Gmap. Momencik. Najpierw tu musimy podać, słuchajcie, żądanie adresu. Wyciągamy sobie adres stąd, który widzimy. 18 Rue Brassens, co mamy tutaj w telewizji podany. 18 Rue. No już. A, przepraszam. 18. Enter. Rue, enter, Brassens. Okej, wyszukuje nam. Od razu zapakujemy tutaj sobie globalną mapę. Okej, zlokalizowane gmap.sens.web. Już tam wczytuję.
Okej, rozłączone dane zostały synchronizowane, więc wiemy już co się dzieje. Możemy sobie przeglądarkę wyłączyć. Krypto możemy sobie wyłączyć. Zobaczmy sobie przede wszystkim, to jest trójeczka. Wrzućmy sobie z powrotem, słuchajcie, mniej więcej pomoc, proszę bardzo. Gdzie myśmy tutaj mieli? Super skan, trójeczka, sektor leśny. Dobra, czyli w sektorze leśnym wieża numer, słuchajcie, 2. Vmap, możemy tutaj, słuchajcie, zobaczyć. Vmap.forest. Kropka 2. Zaraz sobie mniej więcej w lesie wieżę drugą zobaczymy, która byłaby najbliżej. Słuchajcie, już sobie patrzymy. Najbliżej, wiecie co? Wygląda na to, że wieża numer 6 nam tutaj się będzie, słuchajcie, pokazywać. Tak, bo pójdziemy sobie tą ładną ścieżką i od razu, słuchajcie, pod dwójeczkę się zapakujemy, więc transf.elita, transf.od, transf.yumi, scan elita, momencik jeszcze raz, scan.yumi, może za szybki jestem, scan.od, wirt to forest 6 i od razu, słuchajcie, pakujemy wirt execute. Dobra. Od razu tutaj elitę może przerzućmy. To możemy, słuchajcie, sobie wyłączyć. Lokalizację, niech ona idzie od razu pod wieżę numer. Pod wrogą wieżę. Reszta paczki niech podąża za elitą tutaj, żeby się jakby co nie pogubili. Dobra. Jak widzicie, w miarę tutaj szybko żeśmy zareagowali. Możemy tutaj, słuchajcie, sobie zobaczyć na tej całej mapie tarantula. Od razu mocniejszym polem energii zapakujemy. Odpada laserową strzałą. Jeszcze wroga dobija, wroga nie ma. Możecie nawet zauważyć tutaj, słuchajcie, taką właśnie czerwoną linię, o której wam wcześniej wspominałem. O, proszę, możecie sobie teraz zobaczyć, nie? Wskazuje, dokąd te całe przeciążenie mniej więcej idzie. Ja cię pierdzielę, patrzcie, jaki kawał drogi. Prosto tutaj z elektrowni i to łupie nam aż pod, słuchajcie, Kadik. Jakbyście tutaj teraz mogli sobie zobaczyć, sobie tu przybliżymy troszeczkę. O, łupie nam od razu, słuchajcie, pod Kadik ta cała ilość energii. Co my tutaj mamy? Jakiś tutaj jeszcze wykrzyknik się pojawia. Reszta paczki nam dobiega, od razu po kolei go wykrzaczymy tutaj, cyk. Tak, już tak naprawdę chciałem ładować całą resztę tutaj naszych bohaterów, ale w rzeczywistości widać, że nie będziemy musieli. Upewnijmy się, że to jest jednak wroga wieża, wieża numer 2. A ile to się znajduje, proszę bardzo, wejdź do wieży. Idź wyżej wieża. I teraz wystarczy tak na dobrą sprawę kod Lioko. Szybko zdążyliśmy tutaj, słuchajcie, zareagować, proszę was bardzo. New alert, weźmy tutaj sobie, zobaczmy, dewirtualizuj wszystkich wojowników Lioko, użyj powrotu do przyszłości, aby naprawić zniszczenia. Nawet nie musimy dewirtualizować ich, tutaj tak naprawdę wystarczy RTTP ustawić, rtp.execute. Proszę bardzo, niech tu się jeszcze ustawi do końca. Chemical memory, saving, configuration, enabled. Proszę bardzo. Całą minutkę. Więc w zasadzie teraz to już za drugim razem, bez jakiejś zbędnej gadki, jak widzicie, to żeśmy troszeczkę mocniej tutaj przygrzali z buta, ale właśnie za pomocą tej przeglądarki spokojnie można przeglądać, jakie zmiany nachodzą w systemie, co się przede wszystkim dzieje, zmiany w systemie, za ile nas meteoryt walnie, za ile nam sieć, nie wiem, elektrownia atomowa na przykład wybuchnie. Zgaduję, że w przyszłości na przykład już repliki będą wprowadzone, to między innymi właśnie, słuchajcie, z tej przeglądarki będzie można sprawdzać typy innych superkomputerów, uzyskiwać jakieś kody. Bardzo fajne rzeczy, słuchajcie, wyciągać. No i jeszcze ewentualnie coś tak czuję. Taka przeglądarka to jest bardzo fajne pole do robienia easter eggów, więc jeszcze jakiś easter egg może się tam załapać. Coś mi się tak wydaje, słuchajcie. Także to, słuchajcie. Za dużo słuchajcie, mówię, wiecie co, to tak się powtarzam non-stop. W ten sposób wygląda nasza walka w świecie rzeczywistym od dnia teraźniejszego. Musimy jakby co wyszukiwać, słuchać po przeglądarce, co się dzieje. Jeżeli nie mamy wystarczających kodów czy coś, to właśnie wyciągać je z telewizji. I w ten sposób możemy tutaj sobie, słuchajcie, pracować, nie? Tu jeszcze ewentualnie opuścimy interfejs, no bo oczywiście
Jakieś 14 klatek na sekundę. Patrzcie, komputer mój daje sobie radę, żeby tu jeszcze optymalizacja poszła do góry, jak widać, nie? Ach, ten widok hologramu nigdy się mi nie znudzi. Jeszcze wam powiem osobiście, taki pomysł na razie mam. Trzeba zwiększyć imersję grania w STL, dlatego żeby poczuć się bardziej w IFSCL, że jeśli gra w IFSCL, to zrobię sobie jeszcze właśnie taką replikę monitora, takiego interfejsu, więc jednocześnie raz sobie oddalę i będę miał taki widok i jeszcze sam w rzeczywistości będę miał taki widok, nie? Więc zobaczymy, jak mi z tym wyjdzie. Najpierw będę musiał kartę graficzną sobie ogarnąć, taką dobrą, żeby podłączyć łącznie cztery komputery i trzeba będzie wykminić właśnie takiej wielkości mniej więcej monitory, nie? Tu górny to nie będzie problemu, to starczy panoramiczny. Ten taki to też będzie panoramiczny, ten taki wąski. To nie wiem szczerze, czy gdziekolwiek uda mi się coś takiego wyłapać, ale jeżeli się uda, to człowiek będzie mógł być happy. Taki odtwarzacz ewentualny to chyba będę po prostu, wiecie co, musiał na dobrą sprawę rzucić jakiś odtwarzacz kupiony na lewo i go jakoś tak dziwnie wmontować, cokolwiek innego, nie? Ale jak widzicie, całość jest do zrobienia. Mam nadzieję, słuchajcie, że odcinek wam się podobał. Jeszcze nie skończę. Muszę częściej wpadać na taki widok, przecież on jest cudowny. Tu po lewej gdzieś tu widzę właśnie troszeczkę ile RAMu tu się zużywa na każdą, słuchajcie, tutaj... na każdą, wydaje mi się, kość, czy przede wszystkim na każdy ewentualny rejon. Tutaj jeszcze mamy mapy różne. Nie, no to po prostu bardzo pięknie wygląda, nie? Jeszcze nie możemy wstawać, ale no. Ach, ten IFSL pięknie się rozwija. Następnym odcinku... Nie wiem, co się jeszcze pojawi. Na pewno postaram się wam jeszcze jakieś ewentualne rzeczy, które przestrzeliłem, jeszcze pokazać. Może z tydzień, dwa jeszcze potrwać, zanim ja tu się zbiorę do niego. Przede wszystkim, ale myślę, że jeszcze 32 się pojawi. Także ja lecę go montować, bo jeszcze dzisiaj wyjeżdżam. Trzymajcie się i cześć! Heja!